Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W ostatnich kilku miesiącach toczy się gorąca dyskusja na temat planowanej prywatyzacji polskich kolei linowych przez spółkę PKP SA. W tej sprawie stanowisko zajęło wiele instytucji i środowisk społecznych oraz reprezentatywne grona mieszkańców Małopolski. Prywatyzacji sprzeciwiają się przedstawiciele Rady Miasta Zakopane, Gminy Kościelisko, Powiatu Tatrzańskiego, Stowarzyszenia imienia Władysława Zamojskiego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Wojewoda Małopolski. Sprzeciw wobec prywatyzacji PKL wyraziło także ponad 200 profesorów różnych dyscyplin naukowych z całej Polski, którzy zwrócili się w tej sprawie z apelem do Prezesa Rady Ministrów. Osobiście sama jestem również związana z tą sprawą nie tylko z racji pochodzenia, ale także z racji mojej dotychczasowej aktywności sportowej. Będąc posłem z Małopolski, ten temat jest dla mnie bardzo istotny, dlatego też postanowiłam zabrać głos w tej dyskusji i stąd moja interpelacja do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Odpowiedź pana ministra na interpelację nie jest wyczerpująca i satysfakcjonująca w związku z wieloma kwestiami pozostającymi jeszcze do wyjaśnienia i dalszych uzgodnień. Nie wolno pozostawić tej sprawy własnemu biegowi. Polskie koleje linowe to 75 lat tradycji, 210 pracowników, 9 kolei, 7 wyciągów, 5 zjeżdżalni, 100 hektarów tras narciarskich i prawie 225 milionów pasażerów. A co najważniejsze, PKL to rentowne, przynoszące około 10 milionów rocznie zysku przedsiębiorstwo, które w ostatnich latach, to znaczy od 2000 roku do 2007 roku, przeprowadziło szereg inwestycji modernizacyjnych swoich obiektów. Należy również pamiętać o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturowym i środowiskowym, jakie obiekty należące do PKL stanowiły i stanowią dla regionu Małopolski. Powyższe fakty utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności zaprzestania procesu prywatyzacyjnego spółki Polskie Koleje Linowe. Chciałabym dodać, że w dniu wczorajszym, 12 stycznia, powstał Małopolski Zespół Parlamentarny zrzeszający głównie posłów z Małopolski, który to zdecydowanie popiera stanowisko wyżej wymienionych instytucji i środowisk w sprawie nieprywatyzowania polskich kolei linowych. Uprzejmie proszę o ponowne, bardzo szczegółowe przeanalizowanie sprawy pod kątem rezygnacji z prywatyzacji polskich kolei linowych. Dziękuję bardzo.